Utworzenie województwa obiecane jest przez, nie tylko przez PiS w obecnym czasie, ale również obiecane było poprzednio, również i przez SLD, kiedy rządziło w koalicji z PSL-em, ale także w latach 2005-2007-2006 roku, w lutym, konkretnie 23 lutego, występowałem w Sejmie na obradach, prezentując obywatelski projekt ustawy o województwie środkowo-pomorskim. Minęło zatem 10 lat, a jest motywacja wobec tego, do tego, by się upomnieć, przypomnieć, że to jest w dalszym ciągu aktualne. Tym bardziej, że zarówno prezes PiS-u, jak i też obecna pani premier, a poprzednio kandydatka na premiera rządu, a także i obecny pan prezydent Rzeczpospolitej, poprzednio kandydat, wszyscy oni obiecali w kampanii wyborczej, że województwo środkowo-pomorskie powstanie. Stąd też jest czas, żeby zapytać pana prezesa partii rządzącej. Spodziewam się odpowiedzi, która potwierdzi, że to województwo w wyniku obietnic i potrzeb społecznych powstanie.